Cześć. Jak widzicie, drugi magazyn podłączony jest do mojej instalacji. Miałem z nimi trochę przejścia. Ten z góry przeniosłem tutaj. Jak widać, działa nadal. W tym pierwszym magazynie użyłem zarówno Balansera jak i BMS-a Dali. No, i to jest aktywny balancer. Po jakimś czasie widzę taki minus, a mianowicie powinien on dać możliwość podłączenia ekranu bez odłączania Bluetooth'a. No, jednak się nie da. Yy, idąc tutaj za radą i yy, oglądnięciu kilkoma, kilku filmów, użyłem tym razem BMS-a. Przede wszystkim zainteresował on mnie, dlatego, że ma w sobie zarówno aktywny balancer, jak i ma w sobie, no, jest BMS-em przede wszystkim. I myślałem, że to rozwiązanie do, u mnie się sprawdzi. Działało to u mnie około dwa tygodnie. Okazało się, że. Tam jest w nim superkondensator, i nie był on w stanie zbalansować do końca moich ogniw. No, i o tyle, o ile przy takich niższych napięciach nie miało to znaczenia, ale przy wyższych napięciach było to już problematyczne. Wiktrony robią coś takiego, że wchodzą w tryb absorpcji, no i utrzymują to takie troszeczkę wyższe napięcie. Wyższe to znaczy czy 55 V na komórkę. No i to pozwala gdy są wszystkie ładnie komórki zbalansowane, no to pozwala to wziąć i że tak powiem balanserowi dojść do w miarę y, równego zrównoważenia celi, natomiast po jakichś chyba dwóch tygodniach, dalej z nimi kłopotów, zrobiłem coś takiego, że zakupiłem aktywny balancer. Y, no, wprawdzie nie smart, tylko zwykły, 16-komórkowy. -y, I powiem Wam, że on dopiero dał radę i zbalansował te ogniwa tak, jak trzeba. Dlatego, że pomimo, że ten JKBMS ma w sobie balanser, on balansuje tylko jedną celę równocześnie. No, jest to pewnego rodzaju kłopot ze względu na to, że przypuszczalnie przerzuca z jednej komórki do drugiej i tylko w jednym momencie tylko tyle on może zrobić. No, on jest wprawdzie dwuamperowym, ale działa to tak, że pobiera z jednej komórki te dwa ampery. I wpakuje do drugiej komórki. Natomiast ten aktywny balancer działa całkowicie inaczej. A mianowicie on bierze i równocześnie może przerzucać z jednej z kilku komórek naraz. I na razie jest to tak tylko rzucone. Prawdopodobnie on stąd zniknie za niedługo, albo go ładniej, że tak powiem, ułożę. No ale. Póki co działa i tak, jeżeli tutaj zastosowałem od razu ten BMS DALI i e, z aktywnym balanserem, to tutaj po kilku dniach już było no, po prostu wszystko dobrze. A tu kurcza, nie do końca przy tym dużym, że tak powiem, dużej różnicy między komórkami, nie był w stanie ten JKBMS do końca to dobrze zrobić. Nie wiem, może to u mnie tak działało, ale przez to, tak jak wspomniałem, kupiłem tamten i problem po jakimś czasie znikł. No i jak widać, mam obecnie dwa razy po 16, daje mi to około 30 amperogodzin. Troszeczkę zmieniłem ustawienia na moich Victronach, ze względu na to, żeby one mogły, przypuśćmy, wziąć i ciągłym Y, około 2 kW, jeżeli by było cały czas rozładowane y, te akumulatory, to wystarczyłoby mi to przy mojej pompie ciepła na około 2 dni y, takiego użytkowania. Natomiast, y, jeżeli, bo wiem, że się magazyn już y, będzie otwierał y, w Polsce, ten, gdzie ja kupiłem te akumulatory. Jeżeli on się otworzy, to kto wie, czy nie wezmę i nie kupię jeszcze jednego takiego pakietu. Zauważyłem coś takiego, że one mają na pewno większą pojemność niż to, co deklaruje producent. No, jest to. Dość optymistyczne, jestem z nich zadowolony. Ja za nie dałem 101 dolarów za jedną sztukę. Wiem, że niektórzy biorą i tam kupują po 140-120 dolarów za sztukę. No, powiem Wam, że no, ja wydałem tyle i co? No i, i działają <grym> zwyczajnie, i w zwyczajnej świecie. Natomiast. Yy... Niektórzy faktycznie przepłacają troszeczkę, wydaje mi się. Oczywiście to nie jest no-name. Ja, jak rozpoznałem tego producenta, okazuje się, że on jest odpowiedzialny za około 3% dostaw tego typu akumulatorów na świat. Więc nie jest to jakiś tam całkowity no-name, ani też mało znacząca firma. Tak jak widzicie, no troszkę kabelkownia. No, no kabelkownia, za niedługo mówię, wezmę to, zlikwiduję, ładnie to poukładam. Wezmę tutaj yy, taką założę pleksę i chciałem jeszcze sobie zastosować, zaraz Wam pokażę, o takie kupiłem taką fire stop. Yy, to jest taka yy, kula, która gasi jakieś tam Pożar, lub coś takiego. Nie wiem, czy to będzie potrzebne. Bo podobno te akumulatory się nie palą, tylko dymią. Ewentualnie jakiś łuk potrafią zrobić. Ale tak dla własnego, że tak powiem, spokoju zastosuję te kule tutaj. No i co? No, oczywiście jest teraz lato, się zbliża. Już moja instalacja robi po 40-50 kW dziennie. Także bardzo ładnie. No, te moje akumulatory, nawet przy dużym rozładowaniu, potrafią się już koło pierwszej, drugiej w pełni, w 100% naładować. No, resztę oddaję, oczywiście, bo jestem w starym prosumencie. Natomiast, tak jak wspomniałem, pasowałoby mi chyba jeszcze przy mojej pompie ciepła co najmniej jeden lub dwa takie zestawy gdzieś tu zorganizować. No, nie wszystko od razu, ale najlepiej. By było jeszcze prawdopodobnie założyć panele tak po 2 kW na wschód i 2 kW na zachód, żeby mi uzupełniały, szczególnie w zimie. O tyle, o ile w lecie, o teraz, na wiosnę, w jesieni, to nie mam potrzeby, żeby tutaj dobijać jeszcze dodatkową energią. Ale już myślę, że w zimie, wschód i zachód robiłyby robotę, bo taką mam ustawiony dach na domu. Obecnie panele moje są skierowane na południe, ale one nie leżą na domu, tylko na wiatach przed domem. I tutaj jest pociągnięty kabelek. I zobaczymy, jak to wyjdzie ze sprawnością. Niektórzy tutaj się zastanawiali, że będzie za wysoka temperatura u mnie i tak dalej. No ja mam tu piwnicę. Temperatura jest no powiedzmy, że dość niska około 15 stopni teraz, bo jest już troszeczkę cieplej. Ale te akumulatory też e, ładowane są równocześnie około, około 100 amperami, co na jeden pakiet daje 25 amper. 25 amper e, no to jest około mniej więcej 2,5 kW na jeden. Czyli one się tutaj nie przepracowują bierkają sobie powoli, a rozładowywanie mam ustawione na 2 kW, czyli na jeden pakiet wychodzi około 1 kW, więc one sobie tutaj troszeczkę można powiedzieć, że mają luzu, więc nie powinno im tam bardzo zaszkodzić. A moje te parametry, takie, w których one są użytkowane, no to tak jak mówiłem, Wiktron podbija te Wiktrony pod, w trybie tej absorpcji, podbijają do. 355 V na jedną komórkę, potem to jest tak około godzinę utrzymywane. No i potem spada to napięcie na tych komórkach do yy, znacznie niższego 3, chyba 75, coś, coś takiego. No i tak jest utrzymywane dopóki potrzeba. A potem, gdy się rozładowują, to wiadomo, że napięcie spada. Natomiast jeszcze poniżej chyba 3,1 V ani razu one mi tutaj nie zeszły. Natomiast myślę, że przy 3 V to jest 48 V na cały pakiet, więc do 3 V to jeszcze, że tak powiem, daleko, więc na razie one sobie fajnie tutaj działają i myślę, że nie będą nadużywane, a dzięki temu dość długo będą mi służyły. A, jedna rzecz jeszcze, a po, po porównania Dali i, właśnie, JKBMS, on m, u niego można zarówno korzystać równocześnie z e, Bluetootha, jak i z wyświetlaczyka. Ja tutaj taki malutki mam wyświetlaczek, no ale w każdym razie działa to równocześnie. W Dali, niestety, muszę odłączyć Bluetooth, żeby się dostać do e, wyświetlacza. No, powiedzmy, pewnego rodzaju minus. Wiem, że są takie. E, Adaptery, gdzie można wziąć i to połączyć, i wyświetlać się będzie. Yy, natomiast, no ja tego nie użyłem, ponieważ yy, i tak jeden jest pakiet na innym balancerze, drugi na innym. Mają podobne ustawienia ustawione. Oprócz tego, oczywiście, tutaj mam zamontowane yy, trzy. Obecnie nie używane, ale mam trzy bezpieczniki. To są bezpieczniki od właśnie akumulatorów. Oprócz tego są trzy bezpieczniki od wiktronów. Więc tu są obecnie założone po 120, 125 amper na jedno, na jedno urządzenie ale na chwilę obecną to tak zostaje. Za niedługo prawdopodobnie zmniejszę te. Bezpieczniki, bo nie będzie takiej potrzeby, żeby aż takie duże tutaj były. No, jak zwykle, wszystko dla bezpieczeństwa. No i muszę tutaj, bo oglądałem u jednego, jak to się zapaliło w serwerowni. No więc, oprócz tych tutaj mm, moich bomb strażackich, że tak powiem, yy, założę właśnie jeszcze. Alarm. No, mam już tutaj kamerę y, z czujką ruchu, że tak powiem. Jakby coś się działo, to mnie alarmuje, ale jednak muszę założyć jeszcze alarm na ogień i na dym. Jeżeli by coś tu było nie tak, żebym dostawał informacje. Chociaż w Wiktronach skonfigurowałem y, powiadomienie, gdy jest. Y, temperatura się przekracza y, na którymkolwiek z czujników. No, na chwilę obecną. Y, nie miałem takich miejsc, takiej sytuacji nie miałem. No dobra, no to co? No to póki co, jak widzicie, wszystko działa. Nie bardzo się grzeje. Wiktrony teraz się ładują, no ale no, nawet nie burczą, że tak powiem, bardzo. No, więc wszystko sobie działa spokojnie. Lato się zbliża, więc i pompa ciepła przestanie chodzić, a i te urządzonka będą, myślę sobie, powolutku działały. No to do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!